Dzień dobry wieczór, witajcie w Humigraj. Dzisiaj chciałem wam przedstawić Alexander's Campaign. Alexander's Campaign to gra, która została ufundowana na Kickstarterze. Jest to gra, w której gracze wcielają się w rolę generałów Aleksandra Wielkiego i prowadzą jego armię do podbojów. No i teraz tak naprawdę w grze chodzi o to, żebyśmy my, jako ten okazali się najlepszym generałem Aleksandra, zdobyli miasta, które mamy wskazane na takich specjalnych kartach. Jeżeli uda nam się zdobyć 6 miast z tej karty, to automatycznie kończy się gra i wygrywamy ją. Jeżeli z kolei nie uda nam się tego dokonać, to na koniec rozgrywki zliczamy, do ilu miast udało nam się wejść i dzięki temu zdobyliśmy punkty zwycięstwa. Zobaczmy, na czym polega ta gra. Tak wygląda gra przygotowana dla dwóch graczy. Mamy tutaj planszę, na której przerywaną linią mamy zaznaczony szlak, którym szła armia Aleksandra, i po kolei na tym szlaku znajdujące się miasta. Każde z tych miast przy swojej nazwie posiada liczbę punktów zwycięstwa, które zapewni temu generałowi, który wprowadzi armię Aleksandra do tego miasta. Tutaj mamy planszę generałów. Każdy generał ma swoją planszę, na której będzie zaznaczał, ile razy wykorzystał dany typ jednostki podczas gry. Jeżeli będziemy chcieli wykorzystać daną jednostkę, musi być ona dla nas dostępna. Tu mamy na przykład w tym zestawie dwie jednostki kawalerii, dwie jednostki łuczników i jedną jednostkę falangi. W momencie, kiedy decydujemy się na wykorzystanie tej jednostki, jednostkę musimy, powiedzmy tutaj w tym wypadku, opuścić na dół i zaznaczamy na planszy, że ta jednostka została wykorzystana. Każda jednostka ma szczególne właściwości, będziemy je zaraz omawiać. Dodatkowo podczas gry każdy gracz losuje jedną z trzech kart, która wyznacza mu, które miasta po zdobyciu będą dla niego dodatkowo specjalnie premiowane. Czyli generał, który zdobędzie najwięcej miast z tej listy, która tu jest przedstawiona, on w tym momencie otrzyma na koniec dodatkowy bonus. Zdobyte miasta zaznaczamy sobie tutaj na planszy, przechodząc do momentu, aż dojdziemy do ostatniego zdobytego miasta i przy końcowym rozliczaniu punktów zwycięstwa dostajemy bonus w wysokości 10 punktów lub ewentualnie 5 punktów, jeżeli jest inny gracz, który zdobył tą samą liczbę miast, lub ewentualnie 0 punktów, jeżeli będzie 3 graczy, którzy mają tą samą wartość zdobytych miast. Na planszy znajdują się dwa stosy. Jest to stos z takich zdarzeń, które będą wpływały na to, na mechanikę tak jakby naszej rozgrywki, i stos zasobów, który będziemy mogli z niego korzystać w momencie, kiedy zdecydujemy się na eksplorację, a nie podbicie miasta. Podczas swojej tury każdy gracz może wykonać jedną akcję z 4 dostępnych. Możemy wykonać akcję najazd, czyli najeżdżamy zbrojnie na miasto. Możemy wykonać akcję eksploracja, czyli zdobywamy miasto pokojowo. Możemy wykonać akcję podatki, czyli jeżeli stoimy na jakimś mieście, zamiast ruszyć armię Aleksandra dalej, możemy zdecydować się na pobranie podatków. Dzięki temu będziemy mogli odświeżyć sobie zużyte karty taktyk, które mamy tutaj na ręce. I możemy wykonać akcję pas, czyli zrezygnować z jakiegokolwiek działania. Jest to akcja taktyczna, zaraz zrozumiecie, na czym ona polega. Jest jeszcze jedna akcja, którą możemy wykorzystać, jest to darmowa akcja i ona jest dostępna tylko i wyłącznie wtedy, kiedy uda nam się zdobyć miasto najeżdżając je. Możemy wtedy, żeby podnieść swoją rangę zwycięstwa, wybudować w tym mieście jeden z budynków. Świątynię, tutaj mamy twierdzę lub takie baraki. Żeby wybudować te obiekty, musimy wydać odpowiednią ilość zasobów, czyli na przykład, żeby wybudować baraki, musimy wydać jeden kamień i jeden zasób drewna. I tutaj mamy jeden kamień, jeden zasób żelaza, a przy świątyni mamy jeden kamień, jeden zasób złota i jeden zasób drewna. Jak na pewno zauważyliście, każda z tych kart posiada kilka oznaczeń. Mamy tutaj na przykład kartę kawalerii, która
może być wykorzystana właśnie jako kawaleria wraz z jej właściwościami. Może być wykorzystana też jako zasób, czyli w tym momencie zasób żelaza, lub też, jeżeli będzie niewyczerpana na koniec gry, możemy ją użyć też jako, czyli możemy dodać też 4 punkty zwycięstwa do naszej puli punktów zwycięstwa. Tutaj mamy inny rodzaj kawalerii. Ta kawaleria daje nam możliwość wykorzystania jako kamień, jako eksplorację, czyli jako akcja eksploracja i oczywiście też jako kawalerię. Jak zauważyliście, na pewno każda karta kawalerii ma również u góry pokazane i znacznik falangi, i znacznik łuczników. Oznacza to tyle, że po wykorzystaniu tej karty, jeżeli posiadamy jeszcze niewyczerpaną kartę łuczników lub falangi, możemy tą kartę użyć, czyli wykonać tak jakby kolejną akcję najazdu na wybrane miasto. Każdy generał ma dwie strony. Na jednej z tych stron nie ma tak zwanej dodatkowej umiejętności, na drugiej jest. Jeżeli mamy tą dodatkową umiejętność, to mamy do niej również taką specjalną kartę. Ta karta jest dwustronna. Z jednej strony jest czarno-biała, z drugiej strony jest kolorowa. Ustawiam ją na początek na stronę kolorową. Jeżeli wykorzystamy tą specjalną umiejętność, która tu jest zapisana, obracamy tą kartę i możemy, znaczy to tyle, że możemy jeszcze tylko raz podczas tej gry wykorzystać tą umiejętność. Kiedy wykorzystamy ją po raz kolejny, ściągamy kartę z karty generała. Podczas swojej tury każdy gracz może wykonać tylko jedną akcję. Mamy 4 typy różnych akcji. Pierwszym, najbardziej rozbudowanym typem jest najazd. Jeżeli zdecydujemy się zaatakować jakieś miasto zbrojnie, możemy to zrobić na kilka sposobów. Po pierwsze, możemy rzucić kostką. Jeżeli uzyskamy wynik wyższy od 2, czyli nie będzie to jedynka ani dwójka, najazd się udał i możemy wkroczyć triumfalnie do miasta. Zauważcie, że po drodze na tym miejscu znalazł się taki zwój. Taką mikonkę on ma. Kiedy przekroczę taki zwój, oznacza to, że muszę zabrać z tego stosu jedną kartę i mówi mi ona o specjalnych właściwościach, które będą nas wszystkich tutaj graczy obowiązywały do momentu, aż nie pobierzemy następnej karty. Ta karta mówi, nie możesz używać falangi, czyli nie mógłbym do akcji asalt użyć falangi. Powiedzmy sobie, że teraz przychodzi tura następnego gracza i on zdecyduje się również dokonać podboju. Ponieważ tutaj na jego karcie, zauważcie, pierwszym miastem jest Efezus, czyli byłoby wskazane, żeby to on jako pierwszy zajął Efezus. Jeżeli wykorzysta normalną akcję, to wejdzie do Sardis, a inny gracz zajmie mu Efezus. Czyli w tym momencie możemy skorzystać ze szczególnej właściwości kawalerii. Używamy kawalerii, zaznaczamy na naszej karcie generała, że użyliśmy kawalerii. I teraz co możemy zrobić? Możemy wykonać 2 pod rząd najazdy. Czyli wykonuję pierwszy najazd na Sardis. Niestety nie udał się ten najazd. No i teraz gdyby nie zakaz użycia falangi, to na pewno zdecydowałbym się tutaj na to, żeby użyć falangi, bo falanga pozwala mi najechać miasto bez konieczności rzucania. Czyli użyłbym w tym momencie falangi, ale no nie zrobię tego. W związku z czym jeszcze raz rzucam i wyszła mi 5. Jeszcze jest jedna rzecz, ponieważ w pierwszym rzucie wyszła mi 1, a Antigonus ma taką specjalną zdolność, która mówi, że mogę zignorować wynik rzutu, czyli mógłbym przerzucić tą kość. Czyli w tym momencie, przy tym pierwszym rzucie, powiedzmy miałem 1, Antigonus może wykorzystać swoją specjalną umiejętność, i zamiast tej 1 mogę rzucić jeszcze raz i mam 3. Wszedłem do Sardis i w Sardis uzyskuję 3 punkty zwycięstwa. Tutaj mój przeciwnik zdobył wcześniej 2 punkty zwycięstwa. Wchodzę do Sardis, mam 3 punkty zwycięstwa. No i teraz, ponieważ robiłem najazd z kawalerią, czyli mogę dokonać drugiego najazdu, mogę wejść na Efezus. I Efezus daje mi, tu mam 5, Efezus dał mi 2 punkty zwycięstwa.
Czyli tak, udało mi się zdobyć miasto, które mam na liście, czyli przesuwam swój żeton tutaj i jeszcze mógłbym teraz wykonać darmową akcję budowania po to, żeby zwiększyć efekt punktów zwycięstwa, które uzyskam z Efezus. No i teraz mógłbym to zrobić w ten sposób, że na przykład poświęcę te trzy karty, uzyskam złoto, kamień i drewno i dzięki temu wystawię świątynię. Świątynia po wystawieniu w Efezus razy 4 pomnoży moje punkty, czyli zamiast 2 punktów zdobyłem w tym momencie 8. Czyli mam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 punktów. Ponieważ tutaj u Kraterusa miastem, które on pożąda zdobyć, jest Sicilian Gates. Sicilian Gates jest oddalone aż o 2-3 miasta, czyli raczej nie dam rady wykonać tego żadną inną akcją. No mógłbym tutaj spróbować pojechać, powiedzmy sobie, wykorzystując konnicę i później jeszcze pojechać falangą. Czyli no, w tym momencie mam 2 rzuty, które muszę wykonać. Ale moja specjalna umiejętność Kraterusa mówi mi tyle, że mogę przesunąć tutaj ten znacznik armii Aleksandra do następnego miasta, ale nie uzyskuję z tego tytułu żadnych punktów zwycięstwa, ale też nie jest to uznane jako akcja. Czyli mógłbym zdobyć Halikarnassus i powiedzmy sobie wykonać to w ten sposób, że no na przykład zrobię to tak, że wykorzystam konnicę. Dzięki konnicy będę mógł wykonać 2 akcje asalta. Dzięki temu zdobędę punkty. 5, czyli udało mi się wejść do Halikarnassus. Zdobyłem dzięki temu 3 punkty zwycięstwa. Drugi asalt, znaczy drugi najazd, który wykonuję, to jest też 4, czyli udało mi się wejść do Gordium i zdobyłem tutaj kolejne 2 punkty zwycięstwa. Ale tak naprawdę Sicilian Gates jest moim celem, a jako że wykorzystałem już moje akcje, mógłbym jeszcze teraz uruchomić moją falangę, ale niestety nie mam możliwości użycia falangi, ponieważ jest taki zakaz wynikający z tej karty. Jedyną opcją jest to, że moja specjalna umiejętność Kraterusa pozwala mi przesunąć się do kolejnego miasta bez użycia akcji. Czyli wykorzystuję tą umiejętność i przesuwam się do Sicilian Gates, co daje mi dodatkowy tutaj jakby punkcik, pokazujący, że zdobyłem kolejne moje miasto. Runda przechodzi tutaj do Antigonusa i Antigonus teraz może wykonać ruch. I teraz Antigonus tak naprawdę chciałby zdobyć Tyre, a z kolei następnym miastem, którego będzie szukał Kraterus, to jest Petra. Czyli Antigonusowi zależy teraz na tym, żeby to on wszedł właśnie do Tyre. I teraz trzeba to taktycznie rozegrać. Antigonus może mógłby wykonać atak falangą, ale niestety falanga jest zabroniona, czyli w tym momencie nie zrobi go. No to może zrobić taki taktyczny pas. Albo nie. Zdecyduje się na to, żeby pobrać podatki. Czyli zostawia w tym mieście swoich żołnierzy, a następnie pobiera podatki i dzięki temu wraca 2 swoje żetony, 2 swoje karty taktyk z powrotem. No i teraz Kraterus przystępuje do działań. No i teraz tak, Kraterus, jeżeli by poszedł o jedno pole, no to Sidonus będzie musiał wykorzystać kawalerię w następnej turze. I to praktycznie Kraterus, jeszcze przepraszam, bo on tutaj nie miał zaznaczonego, że wykorzystał kawalerię. I Kraterus w tej sytuacji w takim razie spróbuje wykonać eksplorację, czyli korzystam tutaj z tej właściwości taktyki, przenoszę bez rzutu do Isus i następnie biorę sobie
jeden żeton eksploracji. Zobaczcie, mam żeton, który mogę zamienić na kamień albo na 3 punkty zwycięstwa na końcu gry. Te żetony możemy trzymać w ukryciu. One są tutaj na stole, wiemy co mamy, także w razie czego możemy użyć coś do budowania. Teraz znowu Antigonus. Antigonus w tym momencie, przy eksploracji nie możemy wybudować żadnego budynku, żeby wzmocnić efekt uzyskanych punktów, ponieważ tu uzyskałem 3 punkty, no to przesuwam się tylko o 3 punkty. Antigonus teraz będzie starał się zdobyć tirę, czyli wykorzysta kawalerię, wykorzysta tutaj kawalerię i będzie chciał wykonać 2 ataki pod rząd. Zauważcie, że po drodze mija ten papirus, czyli po przejściu do Sidonus będzie nowa właściwość na tych kartach. No to musimy sprawdzić, co to będzie. Używamy jedynka, niedobrze. No ale możemy tutaj dzięki jego zdolności ten wynik zignorować, czyli odrzucam już tą jego kartę specjalnych zdolności. Spróbujemy jeszcze raz. Jest 5. I teraz dzięki temu weszliśmy do Sidonu. 3 punkty. I teraz jeszcze raz do naszego Tyre. No niestety nie mam już możliwości, żeby cokolwiek zrobić. No widzicie, plan wziął w łeb, ponieważ mamy tutaj 2. Zużyłem już wszystkie możliwości, jeżeli chodzi o specjalną zdolność Antigonusa. No i w tej sytuacji plan się nie powiódł. Karta kawalerii wykorzystana, a tutaj nie doszliśmy do Tyre. No i teraz Runda przechodzi do Kraterusa. Kraterus może teraz użyć na przykład znowu eksploracji, żeby wejść tym razem do Tyre. Otrzymuje 2 punkty zwycięstwa i może dobrać sobie jeden żeton z tego stosu. A jeszcze widzicie, zapomniałem po drodze mieliśmy sprawdzić co tutaj mówią. Może się okazać. Aha, nie ma tutaj żadnych negatywnych ani pozytywnych efektów, czyli jako tako nic by się nie zdarzyło. No i dostaliśmy 2 punkty zwycięstwa i udało nam się zdobyć kolejne zasoby. No i teraz przechodzi znowu tura do Antigonusa. Antigonus, ponieważ ma trochę wyczerpaną armię, no to zbierze podatki i dzięki temu odzyska 2 karty z armii. I Kraterus teraz będzie wykonywał swoją akcję. Kraterus spróbuje w normalny sposób, bez żadnych taktyk, zdobyć tutaj gazę i w gazie zdobył kolejny 1 punkt zwycięstwa. No i tak runda toczy się do momentu, kiedy pierwszy z graczy zdobędzie 6 miast, które ma na swojej liście. Jeżeli takie coś się zdarzy, to gra się automatycznie kończy i wygrywa ten, który zebrał po prostu te 6 miast. Czyli taktycznie trzeba też rozgrywać tak, żeby utrudnić przeciwnikowi dojście do konkretnego miasta i zdobycie tego miasta. I kolejną opcją, jeżeli żaden z graczy nie zdobędzie tych 6 miast, kolejną opcją są punkty zwycięstwa. Będziemy je zdobywać aż do 61 i w momencie, kiedy zakończy się tura, będziemy mogli podliczać dodatkowo punkty zwycięstwa. Czyli ten gracz, który uzyska najwięcej zdobytych miast, na przykład tutaj mielibyśmy 5, tutaj załóżmy mielibyśmy 2, to Kraterus uzyskałby 10 punktów zwycięstwa. Gracz, który w momencie zakończenia gry ma jakieś niewyczerpane kafle taktyk z cyframi, to znaczy się, że te cyfry to są dodawane do punktów zwycięstwa. Czyli tu mamy 2, tu mamy 5 i 1, czyli Antigonus zdobyłby 6, a Kraterus zdobyłby 2. Ważną rzeczą jest to, że gdyby gra zakończyła się w takim momencie jak tutaj, to praktycznie nie mielibyśmy zwycięzcy, dlatego że żaden z graczy nie może na koniec rundy, żeby mógł w ogóle podliczyć punkty zwycięstwa, nie mieć wykorzystanej przynajmniej raz jednej karty taktyki. Czyli musimy pamiętać, że jeżeli nasze żetony będą dalej leżały na tych polach z czaszką, to niestety nie udało nam się zdobyć tego upragnionego zwycięstwa. No i pamiętajmy, że na koniec gry każdy gracz, jeżeli oczywiście gra rozstrzygnie się przez ilość punktów zwycięstwa, każdy gracz musi odjąć tyle punktów zwycięstwa, ile znajduje się pod żetonem, który wskazuje na ilość wykorzystanych razy kart i taktyk. Kampania Aleksandra to dość ciekawa gra taktyczna.
Staramy się tutaj dobrze zarządzać naszymi kartami taktyk, żeby dzięki nim krzyżować plany naszym przeciwnikom, a jednocześnie doprowadzić do realizacji naszych planów, czyli do zdobycia konkretnych miast znajdujących się na drodze pochodu armii Aleksandra. Gra ma dodatkowo jeszcze tutaj, jest w sumie trzech generałów, także nie ma jakiegoś wielkiego wyboru. Ci generałowie posiadają dwustronne te plansze i na jednej stronie mamy specjalną zdolność, na drugiej nie ma tej zdolności, także możemy grać z nimi lub bez nich. Jeżeli chodzi o samo wykonanie gry, to powiem Wam szczerze, że tak, plansza jest bardzo ładna, wszystkie plansze są ładne, tylko że jest jedna zasadnicza wada. Gra opiera się na tym, że mamy te karty taktyk i one teoretycznie są przypisane do koloru planszy generała, ale w różnym świetle te plansze mają różne kolory. I niestety są one do siebie na tyle zbliżone, te kolory, że dosyć ciężko później jest rozpoznać, która karta jest do którego generała. Także najlepiej jest zrobić to przy jakimś bardzo dobrym świetle i ktoś to bardzo dobrze rozpoznaje kolory. I wtedy dopasować w jakimś jednym woreczku, umieścić wszystkie karty taktyk danego generała. Jak już powiedziałem, generałowie właśnie różnią się taktykami, czyli mają trochę więcej kawalerii, trochę mniej na przykład łuczników, więcej piechoty, czy też odwrotnie. Te ich karty kawalerii mają przeróżne właściwości, jeżeli chodzi o te dodatkowe funkcje, czyli mogą być eksploracją, mogą być kamieniem, mogą być złotem, mogą być jeszcze, bo widzicie, jeszcze nie powiedziałem o jednej akcji, trumpet, czyli to jest taki trębacz. To jest taka akcja, która możemy ją wykonać w turze dowolnego gracza, czyli jeżeli inny gracz rozpoczyna swoją turę, możemy użyć akcji trumpet, czyli taki, mamy taką rysunek takiego, nie wiem, czy to będzie dobrze widać, może tak będzie lepiej, rysunek takiego trębacza. I jeżeli wykorzystamy tą akcję, automatycznie przerywamy akcję naszego przeciwnika, czyli on traci tak jakby możliwość zagrywania jakiejkolwiek akcji. Czyli możemy zagrać jeszcze tego trumpeta. Jak dla mnie troszeczkę mało jest tych kart sytuacji, czyli jest odpowiednia ilość oczywiście do ilości kart znajdujących się, do ilości tych ikonek znajdujących się na planszy, także tego nie brakuje, tylko że kwestia jest taka, że no, po pewnym czasie one stają się już takie przewidywalne. Ciężko powiedzieć, że przewidywalne, ale oklepane po prostu. Gdyby ich było przynajmniej dwa razy więcej, można by było mieć większe zróżnicowanie rozgrywek. Bo tak to wiemy, że każda z tych akcji gdzieś tam się musi pojawić. Czyli jeżeli już znamy tę akcję, no to widzimy, pojawiła się zakaz falangi, no to już raczej nie będzie zakazu falangi. Pokazała się karta neutralna, czyli żadnych plusów ani minusów, no to już takiej karty nie będzie, czyli to już trzeba się liczyć, że będą jakieś same tylko właśnie negatywne czy też pozytywne efekty. Gdyby tych kart było więcej, ta rozgrywka byłaby bardziej zaskakująca i te efekty kart byłyby też bardziej zaskakujące. Dodatkowo w zestawie kickstarterowym doszło jeszcze, w pudełku mamy jeszcze dodatkowych generałów. Seleucus, Ptolemy i Lysimachus, którzy też, każdy z nich oczywiście ma swoją specjalną zdolność i oni mają tak jakby taktyki tak naprawdę takie same jak są karty taktyk u tych trzech pozostałych generałów. Jedyna rzecz, którą się różnią, to ich specjalne, że tak powiem, zdolności, czyli te, które są na dole. To tak troszkę moim zdaniem kiepsko, bo gdyby te taktyki były zróżnicowane jeszcze bardziej, chociaż tutaj z reguły jest tak, że mamy co najmniej opcja, chyba że mamy, zawsze mamy przynajmniej dwa oddziały kawalerii i dwa oddziały łuczników i jeden oddział falangi, albo odwrotnie, czyli dwa oddziały falangi, jeden oddział łuczników. One różnią się później między sobą tylko tymi ewentualnymi zasobami, które są na dole. No i tutaj niby mamy tych trzech generałów dodatkowo, ale tak naprawdę niewiele oni wnoszą, oprócz tego, że mają po prostu swoje specjalne zdolności, które tam są wykorzystane dwa razy na grę. Także tutaj mimo wszystko moim zdaniem to trochę za słabo, żeby można było uznać to jako takie super rozszerzenie, że jeszcze tam jest tych generałów dodatkowo trzech. Moja ocena gry to jest
w skali od 1 do 10 6 punktów. Gra jest bardzo poprawna, przyjemnie się w nią gra. Troszeczkę za mało zróżnicowana jak dla mnie, bo można by było wykorzystać tak jakby chociażby tą ilość tych kart i one by na pewno dały nam dodatkowy efekt w postaci tych zaskakujących efektów, które mogą się nam zdarzyć podczas gry. Ciekawie rozwiązana jest tutaj na tej planszy możliwość ominięcia pewnych regionów, czyli niektórzy generałowie mogą zdecydować się na pójście jakąś tam drogą konkretną i przez to ominąć ileś tam miast, także no, może się zdarzyć tak, że pewne miasta, które są ważne dla innych, zostaną w ten sposób ominięte, no i niestety nie będzie można zdobyć za nie żadnych dodatkowych punktów. No i to tyle. No. Gra bardzo ciekawa, jednak nie jest to tak do końca to, czego się spodziewałem po tej grze. Myślę, że można by było ją właśnie usprawnić poprzez jakieś dodatkowe karty i dzięki temu stałaby się o wiele lepszą grą. To na razie. Cześć.